jest, to gdzieś tu sobie płynie. Pięknie, Maciuś chciał certę i zobaczcie, łowi na zamówienie. Piękna rybka. Naprawdę fajna ryba. No, myślę, że się rozkręca. Siemanko. Witam. Zobaczcie, jak za dawnych lat. Maciuś w swoim żywiole. Tak, trzesło znalezione gdzieś w szafie. Bo Artur stwierdził, że będziemy siedzieć na wiadrach, ale też znalazł jakieś krzesło. Więc też zobaczcie, znalazłem krzesełko. To jest nasz cały mandżur. Wiaderko, torba, bolonka i królowa rzek, Wisła. Zbieraliśmy się długo. Dzisiaj gościnnie u wędkarskiej sztycy. Zaprosili nas tutaj na wędkowanie, na miejscu, na którym łowią od dzieciństwa. No i co, Maciuś, jak się podoba? Opowiadaj. Nie, no rzeka super. Ryby się spławiają, więc może coś z tego będzie. W ogóle fajnie, że się udało spotkać, bo dwa tygodnie ponad nie byliśmy nigdzie. Czy ty nie byłeś? No ty my byłeś, byliśmy. Ja nie miałem my czasu. Byliśmy. Ty nie udawaj. Nie chciało ci się, Leniu, latem. No, dobra. Nie, no. Maciuś ma inne priorytety, także, ale to nie o tym dziś. Słuchajcie, no przyjechaliśmy sobie łowić bolonką. Mam nadzieję, że ryby będą. Za chwilę wam pokażemy, jak się do tego zbroimy. Ja mam bolonkę 7 metrów, chłopaki mają 6 metrów. Jest to około... O, ale piękne leszcze wierzchem się spławiły, szok. Słuchajcie, ja mam około 4 metry głębokości, więc fajny, prosty odcinek rzeki. Tutaj będziemy łowić. No i co? Szykujemy się, mieszamy i ogień. No to co, słuchajcie, jak Wisła, to i wiślane tematy. Mamy 2 kg Gold Pro, do tego Bremo Mix żółty, 2 kg Record Suite'a i na dziś MS Secret, czyli bardzo fajny atraktor, bardzo intensywny. To jest w ogóle według Belgów trochę ulepszona receptura karmelu, także polecam wam sprawdzić. Wszystko dajemy do jednego kociołka, jako że papiery Maciuś łowimy w trzech, więc tej zanęty będzie około 6 kilo. Do tego mamy ile paczek gliny? 7? Po 3 paczki przebiłem na razie. 9 paczek gliny. To mamy jakieś 18 litrów gliny. Tutaj też wyjdzie pewnie gdzieś 15 litrów zanęty. Wszystko mieszamy w jeden kociołek. Co wam jeszcze pokażę od miejscowego tutaj. Co on nam tutaj dał. Myślę, że każdy, kto łowił na Wiśle, to wie, co tygryski lubią najbardziej. Zobaczcie, pół wiadra ziaren, czyli mamy pęczak, kukurydza, pszenica. To będziemy dodawać do zanęty. Natomiast atraktorem spanierujemy wszystkie kule przed nęceniem. Pokażę wam też, jak wygruntować na takiej wodzie zaraz. Zrobimy zanętę, zanęcimy i przejdziemy do kolejnych rzeczy. Także co, do roboty. Słuchajcie, chwilę o zestawie. Łowię z pławikiem do bolonki na węglowym kilu. Fajnie, że jest centrycznie przez środek przechodzący tutaj. 12 gram. To co tutaj mi się sprawdza. Pokażę wam od razu zestaw. Zestaw mam zrobiony na kulkach. Zablokowane. U góry jest stoper, żeby wam nie obijało. 3 śruciny sygnalizacyjne. Do tego przestrzał. Słuchajcie, taki 30 cm. Krętlik i 30 cm przypłon, haczyk numer
16 chyba tutaj jest. Dajcie jeszcze krótko o samym sprzęcie. Łowię bolonką naszą Robinsona TX3 z oznaczeniem 733. W ofercie mamy bolonki właśnie z oznaczeniem końcówką 33 i 22. Już od razu Wam wytłumaczę, różni się ciężarem wyrzutu i podwójnym oplotem. Ta tutaj ma taki krzyżowy oplot, to jest 33, wersja mocniejsza. Dlatego jako, że na Wiśle czy gdzieś łowiąc, wolę użyć tej wędki mocniejszej, 7 metrów. 319 gram ta wędka waży. No i chwilę o gruntowaniu. Jak już znajdziecie sobie miejsce na Wiśle, gdzie przede wszystkim znajdziecie prosty odcinek, gdzie będzie w miarę równo, bo to jest, myślę, że istotne, żeby tutaj znaleźć taki kawałek odcinka równego, no zabieramy się za gruntowanie. Najprostsze gruntowanie, jakie tutaj jest, to zjeżdżamy całym obciążeniem, tym obciążeniem w dół i szukacie sobie gruntu. To najważniejsze jest, taki dystans mam ustawiony. I jak Wam się spławik, bombka cała wynurzy, o tak jak to teraz, nie wiem czy to będzie widać, jak on się wynurzy cały do góry, to znaczy, że jesteśmy po dnie. Delikatnie wtedy trzeba o tą długość przyponu, czy ewentualnie do długości tej śruciny sygnalizacyjnej zjechać w dół, tak? I jestem na dnie, oliwka leży na dnie. Oczywiście prywatnie możecie tak łowić, jednak na zawodach jest to niedozwolone. Zestaw jest wtedy zbyt mocno przegruntowany. Więc staramy się łowić tak jakbyśmy podeszli do zawodów. Czyli z normalnym zestawem. Płyciłem około 15 cm, już widać, że spławik mniej się wynurza. Pomalutku sobie płynie, więc teraz grunt już jest optymalny. Na taki dystans za chwilę podamy kulę i zobaczymy, czy będą ryby. To co, pierwsze nęcenie. 10 kuleczek wielkości. Ziarno, robaki czerwone, robaki białe, pszenica, pęczak. A co to jest, serta? Zobaczcie, certunia. Pięknie, dawno nie złowiłem certy. Niesamowite. No to co, do wody? Pokaz zadowolonego łowcę. Fantastycznie. Zobaczcie, kolejna ryba. Jest niesamowicie. Pierwszy raz nad Wisłą. W tak urokliwym miejscu. Rąbik. Zobaczcie, pierwszy rzut Macieja. I chyba nawet fajna ryba, co panie Macieju? Ja nie wiem, bo pierwszy raz tą wędką łowię, więc nie wiem. Dałem mu dzisiaj siódemeczkę, bolonkę. Chłopak oszalał z wrażenia. No chyba ładna ryba to jest. Pierwszy raz w życiu, zobaczcie, na bolonkę taką ładną łowi. Nic nie mówi, ale... To będzie? Certa, krąb? Co obstawiasz? Ja bym chciał certa, to chyba jest krąb. Ale on bije, no. Nie, no, certa, chyba certa, taką co chciałeś. Certa ładna. Pięknie, Maciuś chciał certę i zobaczcie, łowi na zamówienie. Super.
Weź ją tu zademonstruj. Zobaczcie, jaka piękna ryba. Zobacz. Maciuś się rozpędza. Krąpik. No ale jest, zobacz, na boloneczkę. Piękny łowca, zadowolony czy nie? Kolejny krąb. Dobranie na razie w każdym przepłynięciu. Tak. Nie jest źle, panie kierowniku, nie? Tak. Krąb. Krąb zwisły. Wiślany krąb. Kolejny wyślany trąbik. Niestety. Spadł. Jak na razie białe robaki, najlepsza przynęta. 3 sztuki. Zestaw niestety nie może być za mocno przegruntowany. Trzeba delikatną przepływankę stosować. Wtedy jest najwięcej brań. Przynajmniej na razie. Maciuś coś przyciął, ale niestety nie ma. Zobaczcie, jakie klimatyczne łapanie. Piękna pogoda. Ważne, żeby zawsze w górę rzucać zestaw, tam gdzie płynie, żeby napłynąć na ten uciąg, tutaj miejsce nęcone. Z reguły brania są na rozmyciu. Tutaj w prawo mocno się wypłyca, tam spowalnia ten zestaw. O. I wjeżdża pod wodę. I wjeżdża gruby krąb na rejony. Zobaczcie. To za ryba. O, u Macieja też. Płotkę, złożył wiślaną płotkę, to chyba rzadkość, co? Ale to wypłycenie jest dość spore, wiesz, my spłycamy tak, bardzo dużo wychodzi, bo tutaj ja ci mówię, zobacz. Tam gdzie to zawirowanie, to tam już idzie wyspa taka, że ona z 2 lata tam była odkryta, nie? Lądowo. Oh,
wyszły? Nie. Krump? Nie. Krump? Plany krump. Jej. Ale tak ten murowosy wszędzie tak. Oko! Krom. Nie. Sertunia. Pokaż ją tak na ręku. Pokażemy, bo nie każdy łowi takie certy. Specyficzny dzióbek. W zasadzie ten nosek taki. Tak, i to ją odróżnia, bo tak to generalnie jak płotka, nie? Przeciągnięte płotką ciało. No dobra, wypuść ją od razu. Jest za mała, pamiętajcie o wymiarach ochronnych. Popłynęła. I co? Białe robaczki. Białe robaczki. Okay. Trzy, nie przesadzam, żeby... Okay. O, zobacz. Miał być wielki zwierz. Jest. Pasiasty zbój. Zobaczcie. Jak widać, okonie w Wiśle też pływają. Maciuś skupiony jedzie. Zobaczcie. Znowu w bok odbija, to może być serta ta mała. Myślisz? Tak. Serta mała? Aha. Znowu? Jesteś łowcą cert. Normalny, pierwszy w życiu. Nigdy nie zrobiłeś tyle cert? Nie. Na Krakowie. Szok. Macie, popatrz, jak to piękne sertunia. To jest mała. No, ryba wreszcie zacięta. Gdzie ona jest? O, gdzieś tu sertunie. Ten wam pierwszy objazd niesamowity. Ja też tak myślę. Ale bardzo silna ryba. Cel. Bardzo ładna, wymiarowa. Pięknie. Trzy białe robaki. Piękna rybka. Naprawdę fajna ryba. No przecież się rozkręca. Z godziny na godzinę jest lepiej. Także próbujemy. Łowimy dalej. No to co, kończymy? Kolejny wypad, ciekawy wypad, królowa. Bardzo dzisiaj nas miło ugościła, sporo ryb. Niestety nie było wielkich ryb, ale było przyjemnie. Były fajne certy, waleczne ryby. Bardzo fajny, dziki odcinek rzeki. Okazuje się, że bardzo blisko Bydgoszczy.
i można łowić fajne ryby, nie jeżdżąc zbyt daleko. Tak, i głębokość odpowiednia też, tak, bo wszyscy krzyczą o tym, że ta Wisła taka płytka, to nieprawda. Tutaj, słuchajcie, prawie 4-5 metrów takie dołki między klatkami, bardzo urokliwie. Można było sobie poćwiczyć łowienie na dystansie bolonką. To, co kiedyś, że tak powiem, rozpoczynałem swoją przygodę. Niekoniecznie tyczka, ostatnim czasem szukamy właśnie innych metod, trochę niż tyczka, żeby to tak urozmaicić. Tak, bo ostatnio zmęczenie materiału przyszło, więc szukamy. Myślę, że też spróbujcie, bo naprawdę bolonka potrafi dać dużo satysfakcji. W ogóle łowienie z kołowrotkiem jest bardzo przyjemne. A jeszcze jak można nawet taką fajną rzeką łowić, to... No to certy, ja pierwszy raz mówiłem praktycznie, że miałem kilka cert. Bardzo wyleczne ryby, nie? No. Od razu jest odjazd, przymurowanie i to tutaj jest na pewno fajne. No i co, no kończymy, za chwilę znowu gdzieś lecimy, także słuchajcie, jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał, a my lecimy dalej nad wodę. Na razie.